przepisy.joli.com. Cześć! Dzisiaj mam dla Was pyszną i słodką propozycję obiadową. Zrobimy zapiekane naleśniki. Zapraszam! Zapiekane naleśniki z serem. Zaczniemy od ciasta. Do miski wsypuję 1,5 szklanki mąki. Dodaję łyżkę cukru, 2 jajka, 2 łyżki oleju, 0,5 szklanki mleka, 1 szklankę wody i miksuję na gładkie ciasto. Teraz przygotujemy nadzienie. Do miski przekładam 400 g twarogu, dodaję 2 żółtka, 1/4 szklanki 30% śmietanki, 1 łyżkę budyniu waniliowego, 2 łyżki cukru waniliowego. Wszystko razem blenduję na gładką masę. Na patelni rozgrzewam odrobinę oleju i smażę kolejno naleśniki. Naleśniki smaruję serem, zwijam i odkładam do naczynia żaroodpornego. Na koniec przygotujemy sos do naleśników. Do miski wlewam 2/3 szklanki 30% śmietanki, dodaję jajko, 1 łyżkę cukru waniliowego, 2 łyżki budyniu waniliowego i mieszam do połączenia składników. Tak przygotowanym sosem zalewam naleśniki. I posypuję je cukrem waniliowym. Naleśniki wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Grzanie góra i dół i piekę 30 minut. Nasze naleśniki są już gotowe. Możemy siadać do stołu. Moja rodzina nie może się już doczekać, więc biegnę. Miłego dnia, do zobaczenia. Przepisy.joli.com. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.